Panowie, jest jasne i oczywiste, że kobiety bardzo, bardzo, bardzo często stosują wobec nas samców szantaż emocjonalny. Na ten temat nakręcili już tysiące filmów różni fachowcy od sposobu postępowania z kobietą i jak się nie dać temu szantażowi emocjonalnemu. Chcę wam natomiast powiedzieć, że szantaż emocjonalny, czyli jak kobieta na przykład płacze rzewnymi łzami, że na przykład ona by chciała mieć takie same futro jak koleżanka, lub ona na przykład chciałaby mieć taką samą fryzurę, lub takie same cycki jak koleżanka, lub coś innego, większego by chciała mieć niż koleżanka, i rzewnymi łzami płacze, żeby cię wyprowadzić z równowagi, żeby cię doprowadzić do stanu szaleństwa, żebyś ty wziął nadgodziny i pracował na to futro, lub na tą operację plastyczną, lub na coś innego, równie mądrego, to cię informuje, że istnieje inne podejście do tematu, oprócz tego, co inni bardzo mądrzy nauczyciele podrywu mówią, czyli jak się nie dać, to ja was informuję, że jeżeli kobieta stosuje w stosunku do ciebie szantaż emocjonalny, to jest to szansa dla ciebie, że jeżeli ty zachowasz się właściwie, zaskoczysz tę kobietę i na przykład jak ona płacze, że nie ma futra, ją przytulisz, wysłuchasz, zrozumiesz, pocieszysz, to zupełnie inaczej ona podejdzie do sprawy futra i co najmniej kilka dni nie będzie cię szantażować.